Dzień dobry Państwu. Dowiedziałem się, że początkowo w tym miejscu miał występować generał Petelicki i trochę mnie to przeraża, ale przygotowałem dość bojowe wystąpienie, mam nadzieję, pod tytułem Góry dla Warszawy. Nie chodzi o to, żeby Warszawa przeprowadziła kampanię wojenną i zdobyła Tatry, to i tak robi co roku, tylko o to, żeby góry przyprowadzić bliżej Warszawy. Projekt ten wziął się z takiej bardzo prostej konstatacji, że Warszawa jest miastem niesłychanie płaskim. Nie chodzi tutaj o to, że jest nudno, to nie jest tak duży problem, to możemy jakoś załatwić inaczej, ale chodzi o to, że Warszawa, ponieważ nie ma żadnych naturalnych barier dla swojego rozwoju terytorialnego, takich jak jeziora, morze czy właśnie góry, bezładnie rozlewa się na boki. Jeśli spojrzymy na tę mapę, na której widać Warszawę w granicach administracyjnych oraz tak zwany warszawski zespół miejski, widać, że Warszawa właśnie bez przeszkód rozwija się wzdłuż korytarzy infrastrukturalnych, czyli wzdłuż kolei i dróg. Tam, gdzie da się dojechać, tam od razu pojawiają się budynki i nie ma ku temu żadnych przeszkód. Mogłyby być takie przeszkody w postaci planów urbanistycznych czy jakichś mechanizmów administracyjnych, ale ponieważ Warszawa w granicach administracyjnych i gminy tego zespołu miejskiego są osobnymi bytami. Nikomu nie zależy na tym, żeby planować ten cały teren jako jedną całość. Wręcz przeciwnie, gminy konkurują o nowych mieszkańców, nowych podatników, nowe firmy i nikomu nie będzie zależało na tym, żeby rozrost Warszawy ograniczać, a powinno. Wrota do tego bezładnego rozwoju otworzyły najpierw zniszczenia wojenne. Przypomnę, że w II wojnie światowej zniknęło 80% budynków, 600 tysięcy ludzi, ale miasto bardzo szybko zaczęło się odradzać od nowa. I widzimy tutaj, jak gęste miasto było przed wojną. Na terenie dzisiejszej gminy, dawnej gminy Centrum, czyli tych dzielnic Warszawy Centralnej, mieszkało przed wojną 1 200 000 ludzi. Teraz w całej, znacznie większej Warszawie mieszka 1 700 000 oficjalnie. Urbaniści bardzo się cieszyli, że Warszawa legła w gruzach. Bardzo się cieszyli, że mogą rozrzedzić miasto. Tutaj widzimy, jak Muranów wyglądał przed wojną, jak gęsto był zabudowany, a jak zaplanowano go po wojnie. Chodziło o to, żeby było więcej terenu, więcej zieleni, więcej światła w mieszkaniach, więcej miejsca na ruch samochodowy i tak dalej. I dobrze do pewnego stopnia. To jest właśnie ta tabula rasa, na której nowa, rozrzedzona Warszawa zaczęła powstawać. Przed wojną średnia gęstość zaludnienia w Warszawie wynosiła 10 tysięcy ludzi na metr kwadratowy. Ludzie tłoczyli się w bardzo ciasnych domach, wzdłuż ciasnych ulic. Trudno się dziwić, że urbaniści chcieli, żeby Warszawę rozrzedzić i doprowadzić do takiego stanu. Ludzie mieszkający w budynkach szeroko rozstawionych, otoczonych zielenią, z infrastrukturą taką jak żłobki, przedszkola, pawilony handlowe i tak dalej. Tak to powstało na miejscu gęstej przedwojennej Warszawy i to ma swoje zalety. Natomiast jeszcze w latach 50., 60. planowanie zaczęło szwankować. Plany były bardzo ambitne. Wydawało się, że Warszawę da się właśnie jako takie zdrowe i pohamowane w swoich granicach miasto zaplanować od początku do końca, od nowa, nie powielając błędów przeszłości. Ale w systemie zaczęły tworzyć się luki. Na początku, na przykład w latach 50. ograniczano budowę domów jednorodzinnych, co było oczywiście elementem inżynierii społecznej, prawda? Mieliśmy mieszkać w domach wielorodzinnych, miało nie być właścicieli, posiadaczy, burżujów. Ale po to, żeby rozwiązywać problemy mieszkaniowe szybko, zaczęto pozwalać na budowanie domów indywidualnych, także po to, żeby za dużo restrykcji nie tworzyć, żeby ludzie popierali władzę i tak dalej. Wyrwy w systemie zaczęto tworzyć. Mniej więcej od czasu odwilży zaczęły znikać kolejne bariery dla budownictwa jednorodzinnego i wtedy właśnie zaczęły pęcznieć warszawskie przedmieścia. Rzeczywistość jest w tej chwili taka, że gęstość zaludnienia w Warszawie wynosi 3000 osób na kilometr kwadratowy wobec przedwojennych 10 tysięcy. I Warszawa, co oczywiście nas cieszy, zwłaszcza w ciepłych miesiącach, jest miastem bardzo zielonym, bardzo rozrzedzonym. Jak widzimy, i jest to zieleń albo planowana,
taka jak parki czy kliny nawietrzające, które, co bardzo nas cieszy, doprowadzają świeże powietrze do centrum miasta, ale też zieleń incydentalna, taka jak dzika zieleń na bocznicach kolejowych, dzika zieleń w miejscach, w których od zawsze miało coś powstać, ale nigdy nie powstało. To była historia architektury ostatnich dekad w Polsce, prawda? Projekty, które miały wyjść, ale nigdy nie wyszły. Ale również teraz, kiedy szybko zmienia się rynek, zmieniają się plany inwestorów i duże połacie terenu leżą odłogiem. I oczywiście po 1989 roku zaczęły się próby zabudowywania tych terenów zielonych. Właśnie tych, które powinny zostać być może zielone, takich jak kliny nawietrzające. To jest zdjęcie satelitarne, zdjęcie lotnicze klina, które biegnie od lotniska na Okęciu aż po pole mokotowskie wzdłuż Wilki i Wigury, na którym wyrosły nowe osiedla, takie jak Ekopark czy Marina Mokotów. Jednak cały czas nawet ta presja inwestorów na zieleń w centrum miasta nie powstrzymuje rozlewania się na boki. Wróćmy do tej mapy. W tych granicach administracyjnych Warszawy, tych narysowanych przerywaną linią, mieszka w tej chwili oficjalnie 1 700 000 osób. Pewnie jest ich więcej, bo nie wszystkich ujmują statystyki. Natomiast wokół, w tym wianuszku, mieszka co najmniej 900 000. Studia wykonane kilka lat temu wykazały, że w granicach Warszawy bez żadnego uszczerbku dla higieny i jakości życia dałoby się zmieścić jeszcze 1 100 000 ludzi. Czyli te 900 000, które mieszkają teraz w suburbiach, plus 200 000 nowych mieszkańców. Dlaczego warto powstrzymywać rozlewanie się miasta na boki? Rozrost przedmieść generuje bardzo wiele problemów. Ogromny nacisk na infrastrukturę. Trzeba budować cały czas nowe drogi, nowe szkoły, nowe komisariaty policji, nowe wodociągi itd., itd. Ogromny koszt dla budżetu, także dla nas wszystkich. Dodatkowo mieszkańcy suburbiów nakładają właściwie sami na siebie podwójne podatki, ponieważ płacą jedne podatki po to, żeby utrzymać tę infrastrukturę, ale ponieważ ona nie domaga, bo nie nadąża za rozrostem miasta, płacą agencjom ochrony, prywatnym szkołom, babysitterkom itd., itd. I można powiedzieć, że jest to prywatny wybór, prawda, że to jest to wybór stylu życia, ale nie do końca. To jest coś, co obciąża ekonomicznie i ekologicznie nas wszystkich. Znowu, niewydajne wykorzystanie infrastruktury, podatki, wzrost zużycia benzyny, co jest ogromnym obciążeniem dla środowiska i tak dalej, i tak dalej. Nie jest też takie, nie jest bez znaczenia to, że uciekają z Warszawy podatki. Ci z was, którzy mieszkają na przedmieściach, nie wiem kto, ręka do góry, kto mieszka poza administracyjnymi granicami Warszawy? Nie wiem, czy płacicie podatki w Warszawie, czy nie, ale miasta, w których mieszkacie, bardzo chcą, żebyście płacili podatki u nich. I one uciekają z Warszawy, powodując na dłuższą metę zagrożenie dla jakości infrastruktury w samym mieście. Uciekają także duże firmy. Lokalizacja na przykład siedziby wielkiego koncernu, jakim są polskie sieci energetyczne, zaraz za granicą Warszawy, w Bielawie, czyli w gminie Konstancin, spowodowała znaczne uszczuplenie dochodów miasta stołecznego Warszawy. Jest w naszym wspólnym interesie, żebyśmy zaczęli znowu mieszkać wszyscy w Warszawie, zwłaszcza, że nie musi to oznaczać obniżenia jakości życia, wręcz przeciwnie. Jeśli będziemy mieszkali trochę bliżej siebie, nie za gęsto oczywiście, nie tak jak przed wojną, będziemy lepiej obsłużeni infrastrukturą miejską, za którą wszyscy i tak płacimy, będziemy bliżej siebie, będziemy tworzyli o wiele bardziej spójne społeczności. Także, ale jest taki problem, że nie ma administracyjnego sposobu na to, żeby, tak jak już mówiłem, żeby powstrzymać to rozlewanie się. Każdemu zależy, Piaseczno, Legionowowi, Lesznowoli, żeby przyciągać nowych ludzi i nowe firmy. I nie ma, dopóki nie powstanie w tych granicach super powiat albo oddzielne województwo warszawskie, nie ma żadnego instrumentu, który zmusiłby do powstrzymania rozrostu miasta. I stąd właśnie pomysł, żeby stworzyć taki urbanistyczny fakt dokonany. Nie zamiast decyzji administracyjnej, zamiast wielkiego planu dla aglomeracji warszawskiej, który pewnie nigdy w przewidywalnej przyszłości nie powstanie, żeby stworzyć rodzaj infrastruktury. Tak jak buduje się wielką autostradę, zaporę, oczyszczalnię ścieków, linię szybkiej kolei, stworzyć sztuczny łańcuch górski wokół Warszawy, właśnie wzdłuż tych administracyjnych granic, mniej więcej, tam gdzie się da, który fizycznie i mentalnie, symbolicznie
powstrzymałby rozrost miasta, zagrodziłby niektóre połączenia, spowodowałby automatyczny podział mentalny na gorszą i lepszą Warszawę, tak jak podział, który wytwarza Wisła, prawda? Zniwelujemy podział, który wytwarza Wisła, stwarzając jeszcze potężniejszą barierę w postaci sztucznego łańcucha górskiego. Precedensy już są. Mamy w Warszawie ogromną tradycję sypania gór. To najstarszy z nich, Gnojna Góra, która w ciągu 200 czy 300 lat urosła na krawędzi Skarpy Warszawskiej przy Starym Mieście ze śmieci, to ogromna inspiracja dla mnie, ze śmieci, które produkowała Stara Warszawa. Tutaj widzimy, jak te śmieci się piętrzą, a na nich domy. Stadion dziesięciolecia świętej pamięci, usypany po wojnie z gruzów Warszawy, których po prostu nie było gdzie wywozić. Zwożono je tutaj na tę łąkę po drugiej stronie Wisły i w końcu ulepiono z nich stadion. Świetne ekologiczne rozwiązanie. Podobnie jak górki na Muranowie, na których postawiono bloki, które są symbolem getta, które tam było kiedyś, czy dzielnicy, która była kiedyś, ale były też świetnym sposobem ekologicznym i ekonomicznym poradzenia sobie z tonami gruzu. Wreszcie górki na osiedlach. To jest piękne zdjęcie z Ursynowa, gdzie są trzy małe w stosunku do gór naturalnych, ale dość spore góry, Kopac, Fila i jeszcze w dwóch miejscach usypane z ziemi wybranej przy budowie bloków i przy budowie metra. Takie górki są też na innych osiedlach. Warszawa produkuje cały czas materiał na góry. Produkuje śmieci. Przepraszam, tu coś mi uciekło. Aha, nie ma, nie wiem, wypadł jeden slajd. 750 tysięcy ton śmieci rocznie i cały czas rośnie. Kilka lat temu było 700 tysięcy, w ciągu 6 lat 50 tysięcy ton przybyło, wszyscy je produkujemy. Milion ton piasku wydobywanego z dna Wisły. To wszystko jest świetny materiał na góry. Wierzę, że jeśli dałoby się wyznaczyć w granicach Warszawy miejsca, na ziemi, która należy jeszcze do miasta, ale, albo do państwa, albo ziemi, którą dałoby się jeszcze dość łatwo wykupić. Wyznaczając takie miejsca z góry i usypując sukcesywnie przez lata z tego materiału, który i tak produkujemy, usypiemy piękny łańcuch górski, który stworzy nam właśnie tak potrzebną granicę symboliczną Warszawy, który pozwoli nam zacieśnić zabudowę, oczywiście w rozsądnych granicach, w granicach rozsądku. Powstrzymać rozlewanie się miasta wreszcie, nie mówiąc już o walorach krajobrazowych. Teraz przedstawię trochę wizualizacji. Są to wizualizacje fantastyczne stworzone przez artystę Jana Dziaczkowskiego na moją prośbę. Od strony naukowej ten projekt wsparł dr Marek Pieniążek z Instytutu Geografii UW. Natomiast Jan Dziaczkowski stworzył kolaże. Daliśmy mu zupełnie wolną rękę. Powiedzieliśmy, pokaż nam, jak będą wyglądały góry wokół Warszawy. Zapraszam. Widzimy tutaj pasmo piętrzące się gdzieś daleko, daleko. Być może jest to rozrośnięta góra śmieciowa na Bemowie, którą można by wciągnąć w łańcuch wokół Warszawy. Proszę zauważyć, że taka właśnie góra już istnieje na samej granicy Warszawy. Można ją tylko powiększyć i wydłużyć. Więc to jest widok od strony Wisły. Canaletto przewraca się w grobie. To kolejny widok ze Starego Miasta. Jesteśmy w Austrii. Witamy w Austrii. Witamy gdziekolwiek. Witamy w Beskidzie. To parę kroków stąd. No nie wiem, jakaś katastrofa naturalna zaszła. Być może góry się osuwają. Tu kolejny widok od strony Wisły nad ślimakami Mostu Poniatowskiego. Tutaj góry wyższe od Pałacu Kultury. I romantyczny widok z kolejki górskiej w stronę Dworca Centralnego. Dopiero stąd... Dopiero stąd można docenić, jak wielka jest połać jego dachu. I śpiące przedmieścia, bo oczywiście zabudowa typu przedmiejskiego dalej będzie istniała, tylko w górach.
proszę pomyśleć o tym, deweloperzy powinni być zadowoleni. Mieszkania z widokiem na góry, mieszkania w górach z widokiem na miasto, prawda? Myślę, że każdy marzy w Warszawie o mieszkaniu z widokiem na Pałac Kultury. Jeśli on tam gdzieś mruga za oknem wieczorem, to znaczy, że jesteśmy w Warszawie. Więcej takich mieszkań. I jeszcze jeden widok. Przedmieść. Tutaj te właśnie te domki, które powstawały po Odwilży, kiedy komuna pozwoliła się budować. Nagle w górach. Mieszkałem w Wilanowie, nie wiedziałem, że mieszkam w górach. I być może szansa na rozwój nowej miejskiej kultury. Połączenia folkloru górskiego z folklorem miejskim. Nazywam to roboczo górskim hip-hopem. Także góry for life. Tak? Tak pokazujemy. I cóż, i można powiedzieć, że ta wizja jest do włożenia między bajki. Ja jednak wierzę, że jeśli miasto, ratusz, i nie jest to oficjalny projekt Europejskiej Stolicy Kultury, jeśli ktoś podejrzewałby, jeśli miasto wyznaczyłoby takie tereny, jeśli pomyślałoby, jak gospodarować odpadami i tym, co miasto produkuje, to byłby zresztą fascynujący sposób na pokazanie metabolizmu miasta, czyli tego, co cały czas oprócz śmieci, oprócz piasku, oprócz gruzu z wyburzeń jakże licznych w Warszawie produkujemy codziennie. Jak można to przekuć na coś nowego, coś konstruktywnego, coś, co zwykle ląduje na jakichś górkach, ale są to górki, są to wysypiska śmieci gdzieś daleko za granicami Warszawy. I myślę, że taki projekt dałoby się, jeśli byłaby wola polityczna, zrealizować. Także zastępując generała Petelickiego, chciałbym zakończyć bojowym wezwaniem Sursum Suburbia. Wierzę w to. Dziękuję bardzo.